Zapraszam Ciebie na odcinek, kolejny odcinek z cyklu Ikony Kina. Ostatnie odliczanie. 4, 3, 2, 1. Wiedz, że nasta za chwilkę nowy rok. Znów będziemy o rok starsi od siebie, wszelkie smutki i żale odejdą w zapomnienie. Jednak nim obudzimy się 1 stycznia w nowej aurze, wszystko co dobre związane jest z Sylwestrem. Towarzyszyć będzie nam fajerwerkowe widowisko synchronizowane, połączone z dobrą nutą i bąbelkową przyjemnością, bez której żadna dobra impreza udać się nie może. Dokładnie o północy złożymy sobie życzenia, wstępując w zupełnie inny wymiar. Komedia, umiejscowiona w 2000 roku, a dokładnie przed. Główna bohaterka ma jedno marzenie – założyć sukienkę i znów być młodszą o kilka lat. Nie spodziewa się jednak, że owe życzenie przeobrazi się w rzeczywistość i przeniesie się do ubiegłych lat. Budząc się w PRL-u, przeżyje koszmar, wywracając wszystko, co zna, do góry nogami. Tylko spokój i pozytywny nastrój ocali postać od zapomnienia. Twardą ręką, wychodząc z przeszłości, powróci, by zagrać o to, co najważniejsze w życiu – miłość. Zabawa, którą przeżyjesz w doborowym towarzystwie, przybywającym aktualnie na statku, na którym wszystko jest możliwe. Spacerując po pokładzie, znajdziesz kasyno, pokoje hotelowe, sceny z udziałem imprezowiczów. Od samego przepychu aż bije po oczach. Jednak przychodzi taki czas, gdzie za sprawą sił nadprzyrodzonych magnaci zostają przywołani do porządku. Moc sprawcza nad nimi czuwa, szczególnie wtedy, gdy wchodzi tu walka o życie. Pozostaje tylko liczyć na cud lub ginąć wedle określonych zasad gry. 4 różne historie, w których uczestniczy boj hotelowy jako naoczny świadek, a zarazem gracz. Musi rozstrzygnąć, co dla niego będzie lepsze. Iść na całość, czy wycofać się? Same pokoje zabierają nas do świata pełnego czarownic, rozgrywający się szabat związany ze wskrzeszeniem przyjaciółki, kłótni pary małżeńskiej jako formy rozrywki, niesfornych dzieci uprzykrzających życie głównemu bohaterowi, zwłaszcza gdy wchodzi sylwestrowa noc oraz reżysera posiadającego ambitne plany. Każdy segment jest zupełnie inny za sprawą pojawienia się 4 reżyserów, a jednak spójny ze względu na samą fabułę i przestrzeń. Żałoba po stracie ukochanej osoby to najgorsza rzecz przydarzająca się każdemu z nas. Próba poradzenia sobie z tak trudnym tematem nie jest łatwa. Tak jest w przypadku głównego bohatera, dla którego forma odrzucenia pomocy traktowana jest jako zwyczajność. Zdarza się jednak cud, ponieważ ni stąd, ni zowąd samotny wdowiec dzieli się owym przykrym doświadczeniem z dziennikarką radiową, prowadzącą cykl pod tytułem Bezsenny w Seattle. To zdarzenie sprawia, że nasza postać znajduje się w centrum uwagi. Nie może opędzić się od fanek, los jednak sprawia, że tylko jedna osoba warta jest świeczki. Człowiek, o którym słuch nie niknie, bez którego żadna dobra impreza obejść się nie może, i bohater, który mieszka tuż za ogrodzeniem, próbuje zacząć żyć na nowo. Sprzyjający wiatr sprawia, że obaj panowie zaprzyjaźniają się i to na długo. Więź jest o tyle silna, że nawet siostra głównej postaci traktowana jest jako dawna znajoma Gatsby'ego. Sama fabuła da o sobie znać, szczególnie dlatego, że stanowi połączenie dramatycznego bytu z pędzącą chwilą dozującą odrobinkę szaleństwa. Zapraszam serdecznie na grupę Recenzje Filmowe
oraz stronę Movies Hunters. To tyle, do zobaczenia, cześć!